Radom otrzymał prawo organizacji Mistrzostw Polski w 2019 roku, czyli na stulecie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Dokumenty zaprezentowali na dzisiejszej konferencji prasowej prezes PZLA Henryk Olszewski i prezydent Radomia Radosław Witkowski. Fantastyczna wiadomość, wiemy już, że Mistrzostwa Polski w 2019 roku, Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce odbędą się w naszym mieście, odbędą się w Radomiu. Proszę Państwa, to będzie szczególna impreza, bo impreza, która odbędzie się dokładnie na miesiąc przed Mistrzostwami Świata w lekkiej atletyce, które odbędą się w Katarze w Dosze. Mistrzostwa Polski to gwarancja udziału całej czołówki krajowych lekkoatletów. Uczestniczą obligatoryjnie wszyscy najlepsi nasi zawodnicy, czyli będziemy mieli w Radomiu, będziemy gościli wszystkich najlepszych zawodników, mistrzów Europy, mistrzów świata i mistrzów igrzysk olimpijskich. Takie zawody odbędą się po raz pierwszy w historii Radomia. Impreza będzie ważnym etapem walki o minima olimpijskie i kwalifikacje do Mistrzostw Świata. Takiego wydarzenia sportowego w naszym mieście jeszcze nie było. Już dziś liczymy na to, że w przyszłym roku po raz kolejny staniemy wszyscy na wysokości zadania i będziemy aplikować, ubiegać się o kolejne wielkie wydarzenia sportowe w Radomiu. W Radomiu odbywały się już mityngi gwiazd i Mistrzostwa Kraju w kategoriach młodzieżowych. Organizatorzy zbierali doświadczenia i pozytywne opinie władz Królowej Sportu. Radom jest sprawdzonym organizatorem poprzez mityngi, które organizuje corocznie. Już bodajże chyba trzeci czy czwarty był ten miting. Impreza rangi Mistrzostw Kraju w tak popularnej dyscyplinie sportu jak lekkoatletyka to promocja sportu, ale też okazja do prezentacji miasta. Promocja przez sport jest najtańszą, najskuteczniejszą formą promocji. Promujemy się od lat przez sporty zespołowe, siatkówkę, piłkę nożną, koszykówkę. Natomiast w ostatnich latach mocno postawiliśmy na lekką atletykę i to się sprawdza. Polska lekkoatletyka przeżywa czas rozkwitu, nawiązując do czasów słynnego Wunderteamu z lat 60. ubiegłego wieku. Na stadionie w Radomiu można spodziewać się takich gwiazd jak Anita Włodarczyk, Piotr Małchowski, Sofia Enaui czy Paweł Fajdek. O medale powalczą też radomianie. Martyna Kotwiła będzie broniła tytułu mistrzyni na 200 metrów.